warto zwrócić uwagę również na rodzeństwo chorującego dziecka, ponieważ w ich przypadku również potrzebne jest wsparcie, o którym bardzo często środowisko, również szkolne, zapomina. Takie rodzeństwo, siostra, brat chorującego ucznia, może prezentować różnego rodzaju zachowania. Z jednej strony mogą to być zachowania, które polegają na tym, żeby zwracać na siebie uwagę, z drugiej strony mogą to być takie zachowania, które polegają na tym, żeby nie skupiać na sobie uwagi i swoje problemy dusić czy zatrzymywać dla siebie. To jest bardzo ważne, żeby to otoczenie zdrowego brata, siostry, chorującego ucznia wiedziało też, w jaki sposób wspierać zdrowe rodzeństwo w tej traumatycznej sytuacji, w której zwykle jeden z rodziców opuszcza dom. Poza tym pojawia się bardzo dużo strachu, czasami poczucie winy, z którym dzieci nie zawsze sobie radzą.